To już ostatnie 2 minuty 20 sekund meczu Euroligi Młodzieżowej EBL. Północno-wschodnia Europa uczestniczy w tych rozgrywkach. Kluby mistrzowie krajowi z Ukrainy, między innymi mistrzowie z Ukrainy, z Litwy, z Łotwy, z Estonii, z Białorusi, z Rosji, z Szwecji i z dalekiego Kazachstanu, jak teraz właśnie w zielonych strojach. Kazachstan to przecież państwo, które częściowo leży w Azji i Europie, graniczy między innymi z Wielkimi Chinami. Tam też jest koszykówka. Zresztą, co tu dużo mówić? Ta pomarańczowa piłka kręci się na całym świecie. Jest skutecznie number 7. 51-36. 15 punktów. 14. Teraz się zrobiło 15 punktów przewagi dla Kazachstanu. Dyskusji jest w meczu. 51-38. O, strata. Minuta 52 sekundy. A po tym meczu Nową Bydgoszcz zagra tutaj z chłopakami z Rosji. Dobrze mówię? Rosja. Z Rosji. Którzy bacznie obserwują ten mecz. Czeka ich naprawdę trudne zadanie z Nową Bydgoszcz. Zagrają z mistrzami ligi. Dwa punkty, dwa rzuty wolne dla zespołu z Ukrainy, Czerkawski. Jak wam się podoba mecz? Dobrze jest. Ale jesteście tu tylko dlatego, że macie tutaj szkoła, że jest wolny, albo się po prostu przyszli, żeby zobaczyć tutaj koszykówkę na porządnym. No ale to nie słyszę, braw. Dopingować trochę. Wybrać sobie, to nie są Japońcy, to są chłopcy z Kazachstanu. Wybrać sobie drużyny i dopingować. Że mają skośne oczy, to nie muszą być Japończycy. Jak wiemy, Kazachstan graniczy z Chinami, nie? Tak. 52-38 i dwa rzuty wolne z numerem 13 będzie wykonywał Nurgaliev Żalgas. Nurgaliev Żalgas do tej pory zdobył 16 punktów, najskuteczniejszy strzelec w Kazachstanie. No, ale tu dobrze strzelają też ponad 10 punktów. Biłus, Kakow, Mazur, to wszyscy chłopcy z czerkawskich małp. No i oczywiście gimnazjaliści przyszli popatrzeć w tej kategorii wiekowej. To już trochę za późno na koszykówkę. Ale któż wie, Marcin Gordat zaczął grać mając lat 18. Dzisiaj gra w NBA. Walka na całego. Będzie przechwyt. I... Dobre rozwiązanie. Szkoda, że nie wpadło, ale chłopcy w zielonych strojach walczą na całego. Skupieni zawodnicy w Kazachstanie. Uciekamy już.